Kolejnym przystankiem naszej bałkańskiej wyprawy był Mostar, nieformalna stolica Hercegowiny. Jego nazwa pochodzi od słowa mostari, strażnicy mostu. Miasto położone jest pomiędzy górami w szerokiej dolinie Neretwy w południowej części Bośni i Hercegowiny. Głównym zabytkiem miasta jest XVI-wieczny kamienny stary most, wybudowany w 1566 roku. W wyniku wojny w byłej Jugosławii został zburzony przez Chorwatów w listopadzie 1993 roku. Odbudowany w lipcu 2004 roku, a w rok później został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Po obu stronach mostu znajdują się wieże, dawniej zamieszkiwane przez strażników miasta, później budowle te pełniły funkcję składu amunicji. Mostarskie Stare Miasto, odbudowane po ostatnich wojnach, wygląda niemal identycznie jak za czasów Imperium Osmańskiego. Wąskie kamienne uliczki, a przy nich niewielkie kolorowe domy tureckie, tętniące handlowym życiem. Podobnie jak kamienny most, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Turecka dzielnica. Naprawdę jest po prostu cudowna. Z mostu do wody skaczą członkowie klubu skoczków. W sezonie wakacyjnym są to skoki głównie pod turystów, oczywiście za odpowiedni datek. Jestem na tureckim targu w Bośni. O, to jest atrybut, typowa turecka czapeczka. W mieście wyraźnie widać zniszczenia i ślady wojen, które przetoczyły się przez Bośnię i Hercegowinę w latach 90. Jestem w Bośni. Na cmentarzu w Mostarze przede mną nagrobki bardzo młodych ludzi. Są to roczniki 60, 70 i 80 i śmierć w 1993 roku, a zatem ofiary wojny niepotrzebnej. Jest to całkiem niezbyt odległy czas. Tutaj nieopodal widzimy na murach domów jeszcze ślady po działaniach wojennych. Aż trudno sobie wyobrazić, że działo się to niespełna 10 lat temu. Mostar stanowi barwną mozaikę narodów, kultur i religii. To magiczne, pełne kontrastów miasto, z pewnością warte jest obejrzenia.